Cześć, witam. Dzisiaj na testy przyjechała do nas hulajnoga Tech Life. Bierzemy się za rozpakowywanie i zobaczymy, co tam mieszka w środku. A jak zawsze w tym momencie zachęcam do subskrypcji, będzie więcej materiałów, do pozostawienia jakiegoś komentarza, łapki. Będę wdzięczny za wszelkie formy wsparcia, tak żeby algorytm zauważył, że moje filmy istnieją na YouTubie. No i jak widzieliście, zastosowałem taką sprytną technikę wyciągania, czyli rozcinamy sobie folię, tutaj te taśmy i pudło do góry. I naszym oczom pojawia się taki widok, czyli hulajnoga stojąca w styropianach na własnych kołach. No i zobaczymy, co dalej. Myślę, że teraz będzie trzeba to wszystko poskładać do kupy. Wyczucie, po czym blokujemy tam czerwoną dźwignią, tak dość solidnie, żeby to się trzymało. Mamy tu dwie takie dźwignie. No i co? Kierownica stoi, więc zabieramy się za montowanie góry. Myślę, że dobrym pomysłem jest zostawienie sobie tego w tych storypianach, przynajmniej jak na razie, bo fajnie w nich stoi. I co? No i żeby skręcić, trzeba rozkręcić. Trzeba odkręcić tutaj te śrubki, założyć kierownicę, no i skręcić z powrotem. No i co? I zaraz zrobimy coś z tą kierownicą. Tak to nie może być. Mamy tutaj... Jakoś trzeba to przytrzymać sobie. Wkręcić najpierw wstępnie paluszkami, żeby nam się nie pogubiło. A potem już w komplecie mamy dołączone klucze, to będziemy sobie to ustawiać i dokręcać. Podokręcane. Spróbujemy, jak to działa. Oczywiście, jak każdy prawdziwy mężczyzna, nie raczyłem zerknąć w instrukcję, ale myślę, że damy radę. Tu się przekręca, o, coś tu się pojawiło. 53,9, to myślę, że wolty. Tu jest jakiś jeszcze drugi włącznik. I mamy. Żyje. To żyje. Przejechane zero. Bieg pierwszy. No dobra. Czyli zmontowane. W sumie prosta sprawa. Tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem imbusików, jeden śrubokręt, znaczy jedna śrubka na śrubokręt i co? I gotowe. I gdzieś po 12 godzinach od podłączenia hulajnogi do gniazdka mamy 58,9, tu się waha 59 V. I co robimy dzisiaj? Test zasięgu, czyli dajemy eko tutaj na pojedynczy, czyli nie wciśnięty, czyli obydwa przyciski wyciśnięte. Włączamy, zobaczymy, tu niewiele widać teraz, bo jest do słońca, ale tu było 58,6 i 7 V. Potem tutaj sobie trzeba włączyć jeszcze raz. Zobaczymy, ile mamy przejechane. Mamy przejechane 8 km. No i co? Pierwszy kilometr za nami, po lewej Bielany, a my tu ciśniemy ścieżką. Na razie mniej więcej te 20 to jest takie tempo rowerzystów. Jedziemy tak samo jak te rowery przed nami, na razie żaden rower nas nie wyprzedził. Czyli takie 20 da się jeździć, bo rzeczywiście pokusa od blokowania i dociśnięcia jest wielka. Ale dzisiaj test zasięgu, więc taka spokojna jazda wałami wiślanymi w kierunku Krakowa. No i kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje pustą ścieżkę rowerową. Przed nami przegorzały, a ja właśnie postanowiłem uruchomić funkcję tempomatu, bo powiem szczerze, na dłuższą metę robi się to dość nudno. Jechać tak i trzymać cały czas, robi się tak, przytrzymuje się. Musiałem się odsunąć. Przytrzymuje się te dwa przyciski. I tutaj pod 17 trzeba się doklikać do 17. Musi być 0,1.
No i tyle. Ruszamy dalej. I za nami taki podjazd na wał. Hulajnoga nawet nie zwolniła, a naprawdę tutaj rowerzyści się męczą. I mamy osiedle robotnicze, punkt mobilności. I tutaj normalnie raj dla testerów. Mamy Tiera, mamy Bolta i mamy Lime'a. I dojechaliśmy do Bistro Praska. Jak coś zjemy, to powiemy, czy dobre. Co my tu mamy? 56,8 i przejechane 15 km, a startowaliśmy z 8, czyli 7 km. Bateria pokazuje full. Z woltażu nam tu uciekło gdzieś 2 volty. Ciekawe, tu mamy 56,8, a tu mamy 56,5, także dwa odczyty. To się tutaj tym przyciskiem mode, nie, mode się zmienia biegi, przepraszam, tym powerem, jak się przyciska krótko, to mamy tryb, mamy napięcie i mamy całkowity dystans. Z tym, że jak wyłączymy tutaj kluczykiem, a na chwilę wyłączyłem, to niestety tryb się skasował. 8 km trasy za nami. Jedzenie w bistro Praska naprawdę rewelacyjne, także polecam z całego serca, a my już mamy przed sobą Wawel. No i witamy Wawel z naszym TechLife'em X7. Jazda fajna, pomimo upału miło i przyjemnie, no bo jak nas wiatr go owiewa, to się nie spocimy. No powiem, fajne, podoba mi się to coraz bardziej. I kolejne znane miejsce krakowianom, czyli Hotel Forum. I taka fajna atrakcja przed nami. Przy okazji chciałem powiedzieć, że ta hulajnoga kosztuje 6899, a link dam tam w opisie, gdzie można ją zakupić. Naprawdę ciekawe sprzęty. Ciekawe sprzęty tam mają. Jestem pod wrażeniem, że takie hulajnogi w ogóle są na rynku. A teraz kładka Bernatka. Powiem szczerze, że 20 na godzinę niby nie dużo, ale jedzie się fajnie. I zaraz będziemy na Kazimierzu, trzeba będzie znaleźć jakieś miejsce, bo zaczyna padać. Pozdrawiamy z krakowskiego Kazimierza. Kiedyś tam byliśmy w restauracji, która jest na wprost, nazywa się Hamsa. Jedliśmy tam hummus i był bardzo dobry, także polecamy. Testujemy i teraz wszędzie widzę hulajnogi. Tutaj mamy Bolta, Tiera i Lime'a. I przed chwilą byliśmy tutaj w strefie zamieszkania. Tutaj godzinę różnymi pojazdami, a naszą hulajnogą 20. I po tych kocich łbach jechało się całkiem nie najgorzej. No i że tutaj mamy jezdnię, na której można jechać 50 na godzinę, no to nam wolno tu jechać chodnikiem. Natomiast chodnikiem możemy jechać w tempie pieszych. Podobno to jest 7 albo 9 na godzinę. Nie wiem, jak ktoś wie, co to jest tempo pieszych, to niech da znać, bo nie wiem, czy chodzi o pięciolatka, czy może o korzeniowskiego, no każdy ma inne tempo. Schowaliśmy się na Kazimierzu przed deszczem, na szczęście nie padało, więc jesteśmy z powrotem na kładce Bernatce i wracamy na Kolną. Jak działa ten tempomat? Dla mnie funkcja rewelacyjna. Jeśli dłużej jedziemy ze stałą prędkością, potem możemy puścić manetkę i hulajnoga będzie trzymała tą prędkość. No powiem szczerze, bardzo fajna funkcja i zwiększa bezpieczeństwo, bo jak jedziemy już gdzieś szybciej, to zdecydowanie lepiej mieć obydwie ręce mocno na kierownicy, niż ciągle operować tą manetką. Po prostu po pewnym czasie boli palec, a tak automat, tempomat trzyma prędkość za nas. I oczywiście każde dotknięcie jednego lub drugiego hamulca lub manetki przyspieszenia powoduje wyłączenie tempomatu. Po prawej nie wiem, co to jest, ale wygląda jakieś apartamenty na wodzie. Jak ktoś wie, to poproszę w komentarzach. I ogólnie poproszę o komentarze, bo żeby film poszedł na YouTubie, to musi być trochę komentarzy, więc będę wdzięczny za wszelkie formy tego typu wsparcia. W oddali Wawel, oczywiście trzeba było wymienić baterię w GoPro, bo co chce coś poopowiadać, to się bateria skończy. Co jest fajne w tej hulajnodze, to, że ta nóżka, która choć nie wygląda, bardzo fajnie, stabilnie utrzymuje tą hulajnogę.
wygodna sprawa. No bez tej nóżki byłoby słabo. W porównaniu z tymi miejskimi hulajnogami, które niektóre, z których niektóre ledwo stoją i co wiatr, to widać jak leżą, to naprawdę fajnie stoi. I co? I śmigamy sobie ścieżką w kierunku Tyńca. I pytanie do Was. Czym lubicie się najbardziej przemieszczać? Bo ja generalnie mój taki subiektywny ranking to rower elektryczny, potem hulajnoga, potem samochód elektryczny, potem jakaś kolej, potem może samolot. No i na samym końcu samochód spalinowy i inne spalinowe pojazdy. Także, a co Wy macie? Co Wy o tym myślicie? Jaki jest Wasz, że tak powiem, ranking przyjemnych pojazdów do podróżowania? A po prawej Bielany, przepiękny widok. No i powiem szczerze, że taki sposób na przemieszczanie się gdzieś do pracy, jeśli ktoś ma jakąś ścieżkę rowerową, no to rewelacja, po prostu darmowa jazda. Wiadomo, że najpierw trzeba zainwestować, ale potem myślę, że latami będzie można jeździć naprawdę za grosze. To też oczywiście przetestujemy, zobaczymy, jak rozładujemy to, ile prądu trzeba, żeby naładować to do pełna. I przy okazji krótki poradnik, jak tym jeździć, więc jedna noga za drugą, nigdy nogi obok siebie. Gdy mamy nogi obok siebie, to ta hulajnoga po prostu jak i każda inna jest niestabilna, także jedna noga z przodu, najlepiej ta dominująca, no chyba, że tak jak ja jestem tu chyba dwunożny, bo mi nie robi różnicy, którą mam z przodu, ale generalnie jedna za drugą, wtedy hulajnoga jest dużo bardziej stabilna. No i generalnie nie polecam jazdy z jedną ręką, aczkolwiek przy odrobinie wprawy jest to do wykonania. Jesteśmy naszym TechLife MX7 z powrotem na Kolnej. Myślałem, że uda się coś rozładować tą baterię, zobaczyć jaki zasięg. Przejechaliśmy dzisiaj 20... Dobrze, ja to liczę, było 8, czyli 24 km i bateria wygląda na dość pełną, więc testy zasięgu dokończę już gdzie indziej. Jeszcze brakuje naszego elektrycznego Leafa i byłaby cała elektryczna rodzina w komplecie. Mamy TechLife X7, EcoBike S5 i Kia Eniro 64 kWh. Także tutaj ten największy ma 64 kWh. Hulajnoga niecałą kWh, a rower pół kWh. Co przekłada się na zasięgi. Wszystko zależy jak się jeździ, ale myślę, że hulajnoga przejdzie z 60, rower 60 do 150. Auto nawet 550. I nasza hulajnoga ma już 40 km, czyli odładowania 32. I już na stałe zniknęła druga kreska. Ona tak na początku migała, natomiast teraz już całkiem jej nie ma. Więc co tam robimy? Jedziemy dalej. Zobaczymy, co tu jeszcze słychać. Napięcie 51,1, a tu 51,3. I jedziemy sobie kolejną ścieżką rowerową, tym razem w okolicy Skawiny, i kolejne przemyślenia. Warto mieć fajne buty. Wcześniej miałem takie z bardziej miękką podeszwą i jechało się super, natomiast teraz mam takie z twardą i gdzieś te drgania przenoszą się i czuć to na piętach po pewnym czasie. Dziwne uczucie. Także jak miałem dobre buty, w ogóle tego nie czułem, a jak mam kiepskie teraz, no to czuję i opowiadam. A co my tam mamy dzisiaj? Jeszcze tutaj statystyka, 41 już hulajnogą przejechane, czyli dzisiaj 33. 33 km już przejechane. Baterii jeszcze tak na oko, gdzieś z połówka myślę. Mamy tutaj przy obciążeniu teraz jeszcze powyżej 50 V. Przypomnę, ta bateria pracuje od 41 do 59. Taka tu jest moja obserwacja. No zobaczymy jak to będzie dalej. Powiem szczerze, z takich super rzeczy, jakie ta hulajnoga ma, to dzwonek, bo nawet jak jedziemy tylko 20 na godzinę, to i tak trochę rowerzystów wyprzedzamy. Czasem warto zadzwonić, jak ktoś jedzie środkiem. I te rączki. Te rączki są rewelacyjne. Hamulce też niczego sobie. Co prawda nie są hydrauliczne, tylko zwykłe tutaj linkowe, ale tarczówki i dają radę. Da się, że tak powiem, zrobić nawet endo, czyli postawić hulajnogę na przednim kole. I po przejechaniu 39 km napięcie spadło poniżej 50 V i zostały nam tylko dwie kreseczki w baterii. No i taka fajna pogoda się zrobiła.
A my nadal na obwodnicy z Kawiny. No i powiem szczerze, że już pomału nie mam siły na ten deszcz. 62 km na liczniku, a tu jeszcze dwie kreski w baterii i nie chce się rozładować. No, przypomnę, że startowaliśmy z 8, ale no generalnie masakra, jaki to ma zasięg duży. Obserwacja, gdy zejdziemy poniżej 46 V, no to zaczyna napięcie bardzo szybko spadać, czyli tutaj gdzieś takim granicznym napięciem to jest 46 V i dwie kreski. Gdy już to, tak powiem, osiągniemy, to potem niewiele jazdy nam zostało. No zobaczymy, ile jeszcze uda się przejechać. Wystarczy chwilkę się zatrzymać, napięcie się odbuduje i znowu kawałek da się przejechać. No ale generalnie to już nie jest jazda. Także koniec końców udało się przejechać dzisiaj 61 km na pełnym naładowaniu. No uważam, że rewelacyjny wynik. Rewelacja. 60 km spokojnie mógłbym jechać do pracy i z powrotem. Z ciekawostek tu będzie kontynuacja obwodnicy z Kawiny od drogi 44 do drogi 953. Tu zakończyliśmy dzisiaj nasz test Techlife'a X7 z wynikiem 60 km, także rewelacja. No 3 godziny non-stop jazdy, naprawdę hulajnoga dała radę. Jeszcze test oświetlenia. Generalnie świeci. Z tyłu bardzo fajnie, natomiast z przodu gdzieś jest dość nieduży zasięg tego światełka. Ja bym tu widział jeszcze taką drugą lampkę u góry. Myślę, żeby to robiło fajną robotę. I rozpoczynamy ładowanie. Idzie koło 100 W, więc teoretycznie za jakieś 10 godzin powinna być pełna. No zobaczymy. I po niecałych 24 godzinach udało się z gniazdka pobrać 1,11 kWh, przy czym jak patrzyłem tam mniej więcej po 12 godzinach, to było 1,09. Także potem to w zasadzie chyba się już nic nie działo. Natomiast no można przyjąć, że 1,1 kWh trzeba na naładowanie tego sprzętu do pełna, jak jest całkowicie pusty. Jeszcze przy okazji wszystkich sprzętów na prąd poruszam taki temat, jak oszczędzać pieniądze, więc to jest kolejny sprzęt, przy okazji którego można oszczędzać pieniądze. No zależnie czym będziemy jeździć, na przykład porównując to do hulajnóg miejskich, to myślę, że 4,5 tysiąca km, tak wyliczyłem, wystarczy przejechać, żeby zakup tego się zwrócił. Jeśli jeździmy jakimś samochodem, myślę, że też kilka tysięcy kilometrów i zakup się zwróci, gdybyśmy zaczęli jeździć hulajnogą na przykład do pracy. Sam przejechałem do pracy już prawie 18 tysięcy kilometrów, więc to naprawdę jest do zrobienia i myślę, że dobrze to policzyć i może się okazać, że choć hulajnoga nie jest najtańsza, no to generalnie oferuje bardzo dużo, no bo duży zasięg, dobre parametry, mocne silniki, fajne hamulce, fajne zawieszenie, no jako całokształt naprawdę super sprzęt. No i myślę, że w związku z tym można się pokusić o taką inwestycję. Jeszcze co my tu mamy, więc 10-calowe koła, tarczowe hamulce realizowane przez linkę, nie są hydrauliczne, hydrauliczne w opcji. Mamy taki fajny błotniczek, a od razu uprzedzę komentarze, czemu takie brudne, no bo porządnie testujemy, ponad 100 km przejechane, więc musi być brudne. Tu mamy zawieszenie, które można regulować, jeśli ktoś by był cięższy, to pewnie trzeba było przeregulować, dla mnie było idealne. Dalej mamy tylnie światła, tutaj świecą na czerwono i migają jak hamujemy. Przechodzimy dalej, mamy dwa złącza ładowania. Standardowo ładujemy tutaj 2 ampery, to około 100 W jest moc ładowania. Można dwie takie ładowarki podłączyć i tym sposobem z 10 godzin przejść na jakieś 5 godzin, bo przypomnę, wymierzyłem 1,1 kWh. Z gniazdka tutaj weszło, co przy 100 W, no to daje około 10-11 godzin. Dalej przechodzimy płynnie do przednich świateł. Tutaj mamy przednie światła, natomiast to od razu zauważę, że ja przednie światło bym sobie tu kiedyś domontował wyżej, bo te świecące z dołu nie do końca się sprawdzają. No i z przodu generalnie analogiczna konstrukcja. Taki sam silnik, taki sam tutaj amortyzator, sprężyna i hamulce, błotniczek.
W tym miejscu można sobie otworzyć i złożyć kierownicę. No i idziemy w górę. Od prawej strony mamy tu taką manetkę, która pokazuje jeszcze przy okazji z kluczykiem, która pokazuje napięcie. No i licznik. Tą funkcję tu już osobno nagrałem. Dalej mój opcjonalne lusterko. Ja lubię z lusterkiem po prostu jeździć. Dzwonek w standardzie. Przycisk Eco Dual. Eco to troszkę zmniejsza moc, prędkość maksymalną. Dual włącza drugi silnik. Fajne rączki. Także no tak się to prezentuje. I przechodzimy do licznika. Przytrzymując tutaj dwa przyciski, wchodzimy w takie tajne menu. Teraz sobie to odkręciłem, żeby było wygodniej nagrywać. No i tak, co tutaj mamy? Pod jedyneczką mamy jasność. W nocy naprawdę to świeci troszkę za mocno. Można sobie skręcić na szybko, żeby tak nie raziło po oczach. Lepiej będzie widać, co jest na drodze. Pod dwójeczką mile albo kilometry. Pod trójeczką mamy napięcie akumulatora. Tutaj 52 V standardowo ustawione. Zostawiamy. Pod czwóreczką czas automatycznego wyłączenia. Pod piąteczką, piąteczka to jest, zdaje się, funkcja nieużywana z tego, co pamiętam. Tak, nieużywana. A pod szósteczką mamy średnicę kół, tutaj 10 cali. Pod siódemeczką ilość magnesów w silniku. Generalnie mało ciekawe funkcje. Najciekawsze jest ósemeczka, czyli tutaj mamy limit mocy. Możemy to hulajnogę sobie tak troszkę ograniczyć, żeby tak strasznie dziko nie jeździła. Pod dziewiąteczką mamy start od zera albo start taką, że trzeba się odepchnąć. To jest taka kolejna funkcja. Potem mamy dziesiątkę i pod dziesiątką, co my tu mamy pod dziesiątką? Pod dziesiątką mamy nieużywaną funkcję. Pod jedenastką hamulec elektryczny, tu testowałem i co bym tu nie ustawił, nie zauważyłem, o co chodzi. Pod dwunastką mamy przyspieszenie. Ustawiłem sobie na jedynkę, bo wtedy ta hulajnoga tak w miarę płynnie startuje, natomiast gdy ustawimy piątkę, to jest max, to już no, trzeba się dobrze trzymać, żeby na starcie nie spaść z niej. Także ja tutaj jedyneczkę, bo mi po prostu tak jest najwygodniej. Potem mamy funkcję 13 i 14, to jest nieużywana. I pod 15 mamy napięcie akumulatora, przy jakim się wyłączy. Ja mam tutaj ustawione 42 V, bo niżej to i tak nie bardzo jedzie, więc tak sobie to ustawiłem. O, przepraszam, wyszło mi to z tego. 15, 16 to mamy, można tu sobie wyzerować ten licznik całkowity. 17 mamy tempomat. No i mamy ponad 100 km, więc czas na jakieś podsumowanie. No i jako, że ponad 100 km przejechane, wiele przygód już za nami z tą hulajnogą, to krótkie podsumowanie. Wynotowałem sobie plusy i minusy, bo jak w prawdziwej recenzji, no nie mogą być same plusy. Więc tak, do plusów, w porównaniu z hulajnogami na przykład miejskimi, no to zawieszenie, no po prostu bajka. Tutaj to zawieszenie pracuje fajnie, płynnie. Trzeba się do tego przyzwyczaić, jak ktoś kiedyś jeździł na hardtailu rowerem i wsiądzie na fulla, to na początku mu się wydaje, że jest taki niestabilny, ale to jest kwestia kilku kilometrów i przyzwyczajenia się i naprawdę jeździ się fajnie. Muszę pochwalić też opony, które tu są standardowo w komplecie. Nawet jeżdżąc po trawie, da się postawić tą hulajnogę na przednim kole, także aż byłem zdziwiony, że to przednie koło tak długo nie chce się zablokować. Prędzej możemy przelecieć przez kierownicę, no ale to oczywiście trzeba się wychylać do tyłu. Hamulce naprawdę fajnie, sprawnie działają, są w stanie tą hulajnogę zatrzymać, natomiast to trzeba generalnie się nauczyć jeździć, bo no trzeba mieć respekt, bo maszyna jest konkretna. No i taka tutaj fajne spostrzeżenie. Jeździłem, były naprawdę duże upały i o ile jeżdżąc rowerem elektrycznym przy takim naprawdę dużym opale można się spocić, o tyle taką hulajnogą, stojąc tak wyprostowanym i nie robiąc nic, w największy upał można się schłodzić. Jest to takie bardzo przyjemne uczucie takiego chłodu, no ale generalnie to tak jakbyśmy stali pod takim wielkim wentylatorem cały czas. Bardzo, bardzo fajne uczucie. To by były plusy, jakie tutaj zauważyłem tego sprzętu. No oczywiście do plusów trzeba dodać jeszcze przyspieszenie, bo to naprawdę ma nieziemskie przyspieszenie oraz wszelkie możliwości regulacji płynności tego przyspieszenia, pracy na jednym silniku, na dwóch silnikach. Fajnie, że to wszystko można sobie pod siebie dostosować. No i wielkim plusem jest na pewno tempomat, bo jadąc 20 na godzinę i trzymać cały czas palec na tej manetce byłoby
uciążliwym. Natomiast do minusów, co bym powiedział, to przednie światła generalnie zamontowane tak nisko nie świecą za dobrze, więc kiedyś sobie tu na pewno jakąś lampkę do góry trzeba będzie sprawić. Do minusów takich błąd montażowy, była źle dętka zamontowana, przyszczypnięta, no i po prostu zaczęło uchodzić powietrze, musiałem sobie zmienić. Nie jest to jakaś trudna robota, nie trzeba silnika czy koła odpinać od hulajnogi, natomiast no troszkę zabawy z tym jest. Jeszcze co tu zauważyłem, hulajnoga ma w porównaniu z rowerem zamienione hamulce lewy z prawym, no i musiałem dość szybko to zamienić na system, że tak powiem, rowerowy, bo no jak ktoś kilkadziesiąt tysięcy rowerem przejechał, to myślę, że niebezpiecznie jest, gdy mamy hamulce odwrotnie, zwłaszcza jak wykorzystujemy te sprzęty naprzemiennie, no to nie da rady, a to jest bardzo ważne przy takich sprzętach, żeby wiedzieć, którym hamulcem hamujemy, bo zupełnie różna reakcja jest i różne niebezpieczeństwa przy hamowaniu jednym lub drugim kołem. Taka nadsterowność, podsterowność, tego typu tematy. Co tu jeszcze? I jeszcze jedną taką uwagę mam. Nie wiem, czy to jest kwestia mojego egzemplarza, natomiast czy się zawiesił, czy co się z nim tam działo. Jak był wczoraj rozładowany, nie startował przedni silnik, taki dziwny efekt. Natomiast gdy go naładowałem, postał przez noc, wszystko działa w porządku, więc takie rzeczy zauważyłem. Zabawa była przednia. Hulajnoga, pomimo że mam ustawione na minimum, to walczy z trakcją. Wow, jak to ciągnie. Po prostu masakra. A co ty myślisz o takiej formie transportu? Daj znać oczywiście w komentarzach i może pokuszę się tutaj o taki test długodystansowy, tam zrobić kilka tysięcy kilometrów i zobaczyć, jak ten sprzęt się spisuje. Także zachęcam, jeśli macie ochotę, to dajcie znać w komentarzach i łapką w górę, że warto robić taki test. A tego filmu nie należy traktować jako jakąś poradę, ani techniczną, ani prawną, ani tym bardziej jak jeździć na hulajnodze. To są moje takie spostrzeżenia po tygodniu życia z tym sprzętem. A na koniec, jak zawsze, dziękuję za uwagę, dziękuję patronom za wspieranie kanału. Zachęcam do subskrypcji i do zobaczenia. Cześć!